Was bardzo serdecznie razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu. Zapraszam na kolejne zajęcia plastyczne. Nazywam się Paulina Steliga, jestem artystą malarzem, czyli maluję obrazy, ale też prowadzę zajęcia plastyczne dla dzieciaków. No i właśnie takie zajęcia, tylko nagrywane, mieliście możliwość i okazję obejrzeć we wcześniejszych dniach, tygodniach i w ogóle miesiącach tak naprawdę. No, a dzisiaj, na dzisiaj przygotowałam coś dla Was, bo raz było dla maluszków, raz dla troszkę starszych dzieciaków. No i na dzisiaj przygotowałam znowu coś dla maluszków. Prosta, prościutka praca, ale myślę, że tak kolorowa i tak kusząca, że może nawet troszkę starsze dzieciaki, które lubią plastykę, się skuszą i zrobią taką pracę razem ze mną. Na dzisiaj przygotowałam, moi drodzy, coś bardzo wiosennego. Coś, co lata wszędzie koło, zjada moją kapustę. No, coś, co pięknie, kolorowo ożywia nam wiosenne widoki. Wiosenne, letnie, bo występują też w lecie i we wiośnie. Coś, co jest zwierzątkiem, ale owadem, takim zwierzątkiem. I jest strasznie fajne i kolorowe. Moi drodzy, oczywiście jak już jest dorosłe, bo wcześniej to takim jest tłustym robalem, którego się trochę brzydzę, ale to ja się brzydzę, no. A póki jest, a później już jest śliczne, kolorowe, jest takie piękne i inspirujące, że możemy zrobić taką piękną pracę plastyczną i podziwiać motylki, które latają. Latają, fruwają pięknie i na kwiatuszkach siadają i wyglądają przecudnie po prostu. No i ja takie właśnie motylki, które są strasznie delikatne, postanowiłam sobie zrobić na pracy plastycznej. Na takiej właśnie pracy plastycznej, która będzie naprawdę strasznie prosta. Więc spoko, dacie radę, nie martwcie się, że nie dacie radę, dacie radę. Będziemy potrzebować trochę kolorowego papieru. Kartki A4, czyli takie, wiecie, jak z bloku normalnego, kolorowe po prostu, jakie tam kolory macie. O, zwykłe. Jeśli będziecie chcieli umieścić na tle z chmurką, to do tego biała i niebieska kartka, nożyczki, klej, flamaster, trochę kolorowego papieru i tyle. Ekstra praca, naprawdę. Polecam. Dobra, robimy motylki. Moi drodzy, wszystko, czego potrzebujemy, mamy tutaj tak naprawdę. Nawet dziurkacza w sumie niekoniecznie potrzebujemy. Jeśli nie macie, to nie ma problemu. Klej, nożyczki, flamaster, paski papieru. Jeśli nie macie takich pasków papieru jak ja, to już sobie je zrobicie. Kartki kolorowe, no ale to zaraz. Paski papieru. To są paski papieru, które są zrobione, czekajcie, pokażę na tej kartce, bo ona jest cała, ta jest już wycięta. Ucinamy je z szerokości papieru. Czyli tak, kładziemy przed sobą kartkę nie jak telefon, tylko jak telewizor. Zawsze tak dzieciakom moim tłumaczę. Poziomo, pionowo. Czyli kładziemy jak telewizor i odcinamy z boku tutaj pasek. Pasek grubości mniej więcej waszego paluszka, może szerszy. Zaraz zobaczymy. Ja odcinam go od ręki. Mniej więcej dobrej szerokości tej samej. Dwa paski odcinamy. Dwa paski. Ciach. Szerokości mniej więcej. O, szersze od mojego palca, czyli może jak wasze dwa paluszki mniej więcej. Ale to jest mniej więcej. Moi drodzy, musimy się super ekstra trzymać tej skali. Chodzi o to, żeby nie były za cienkie. Jakieś takie cieniusie, lebiotki nie mogą być. Tylko opatrzcie, w szerokości mojego kciuka na przykład. Myślę, że spokojnie sobie poradzicie. Jak odkładamy, potrzebujemy dwóch pasków w jednym kolorze, jednego paska w drugim kolorze i pół paska w trzecim kolorze. Pół. Jak zrobić pół paska? Zginam ten ostatni pasek na pół. Ciach. I odcinam połóweczkę. Ten odkładam, będzie na drugiego motylka. A ten mam. Taki komplecik potrzebujemy. 2, 1, 5. A podmienię sobie kolory. Bo ja chcę mieć różowy. Dwa różowe chcę mieć. Ha, ha. Mam ochotę na różowego motylka. Oczywiście. 2. Pomarańczowy będzie 1. I zielony. I zielona połóweczka. Czyli patrzcie. 2, 1, 5. Bardzo łatwe proporcje do zapamiętania. Jak się można łatwo domyśleć, to te dwa to będą na duże skrzydełka. Ten jeden będzie na mniejsze skrzydełka, a połóweczka będzie na tłów. O, popatrzcie, na tłów i czułka, czułki. Słuchajcie, dobra, zabierzemy się za o ten pasek. Ten pasek
zginam ten na dwa małe skrzydełka, ponieważ mamy dwa małe skrzydełka, a mamy tylko jeden pasek, musimy zgiąć ten pasek na pół, przeciąć go sobie pięknie i mamy na dwa skrzydełka. Ta-dam! Popatrzcie, w sumie potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu pasków. Tylko trzy krótkie połóweczki i dwa długie. Prosta sprawa. No dobrze, zabieramy się za robotę od razu. Żebym nie zapomniała, zabiorę się najpierw za tłów. Ponieważ z tego tułowia będziemy odcinać paseczki na czułki. Więc odcinamy dwa bardzo cieniutkie, długaśne paseczki od początku do końca, ciach, na bok. Jeden, bardzo cieniutkie i do samego końca, od samego początku do samego końca, ciach, drugi. Okej, okay. To będą czułki, o tutaj te, które możemy zawinąć jak tutaj, albo zostawić proste, a to będzie mój tłów. Wszystkie te paseczki sklejamy na łezki. Bierzemy klej i smarujemy, już pokazuję jak zrobić te łezki, smarujemy końcóweczkę, tutaj smarujemy końcóweczkę paseczka, bierzemy z góry i dociskamy, moi drodzy, dociskamy, ciach, dociskamy. Pilnujemy, żeby nam się nie odkleiło, bo jak jest trochę bardziej elastyczny, trochę grubszy papier, to nam się będzie chciał odklejać, ale może się uda, żeby się nie odkleił. Teraz z drugim to samo, czyli smarujemy końcóweczkę. To jest prościutkie, dacie radę spokojnie. Myślę, że nawet zrobicie po 10 motylków, to jest naprawdę taka, rozkręcić się można tak, że wow. Odkładam. O, popatrzcie, taki kształt wychodzi, taka łezka. Łezka, o, jakby ktoś płakał, taki oj. Ale to nie będzie płaczący motylek, to będzie radosny i wesoły motylek, tylko ma skrzydełka w kształcie łezki. I to samo robię z krótkimi paseczkami. Ciach. Może być troszkę trudniej, bo one są mniejsze. Czasami coś mniejszego zrobić jest trudniej wbrew pozorom niż większego. Ale myślę, że Wasze małe paluszki sobie spokojnie z tym poradzą. Nawet jestem o tym przekonana. I wyobraźcie sobie, to samo robimy z tułowiem, z ciałkiem naszego motylka. Też to jest łezka. Dlatego praca jest tak strasznie prosta. Bo wymyśliłam to tak, żeby wszystko było robione podobnie, a wychodzi różnie. Do naszego tułowia przyklejamy od razu sobie czułki. O, patrzcie, ciach. Może być z przodu, ponieważ odwrócimy go najwyżej. Oj, pobrudziłam się klejem, to tym pobrudzoną palcem akurat mogę posmarować i przykleić. O, czułki, jak chcecie, możecie przykleić. Ja je przykleiłam w ten sposób, żeby tak były. Możecie oczywiście na wprost, ale myślę, że tak będzie ciekawie wyglądało. O, i widzicie, z drugiej strony nie ma żadnego kleju, jest wszystko ślicznie już. O, dobra. Odkładamy nasze elementy. No to teraz będziemy je łączyć. Skrzydełka mojego ślicznego motylka muszę skleić w ten sposób. O, te duże skrzydełka, te duże łezki łączymy ze sobą w ten sposób. Może być trochę jak serduszko, ale może być o, w ten sposób, jak takie o, jak takie V, ale takie szerokie dość. No dobra, czyli smarujemy tą płaską stronę łezki i sklejamy jedną z drugą. Popatrzcie, w ten sposób obejrzyjmy sobie to dookoła, żebyście wiedzieli, o co chodzi, ale myślę, że to jest tak proste, że spokojnie wiecie, o co chodzi. Teraz smarujemy znowu tutaj, bo będziemy przyklejać do dołu dwa skrzydełka dolne. Obojętne jak chcecie, możecie bardziej wystające, mniej. A jak Wam się podoba, zróbcie. W każdym bądź razie niech będą na boki poprzyklejane. O! Niech będą tak poprzyklejane, żeby było ładnie. A ładnie będzie po prostu tak, jak Wy zrobicie. To nie przeszkadza, że tutaj jest tak na razie brzydko, ponieważ tutaj zaraz wyląduje brzuszek motylkowy. Więc smaruj, a to nie tak łatwo posmarować, więc ja wkładam paluszki tutaj do środka i smaruję mu brzuszek klejem, o, tu od strony tych czułek. I przyklejam, o, w ten sposób. Przyklejam i popatrzcie, już jest motylek prawie gotowy, jest śliczny, motylkowy i prawie gotowy. Potrzebuję kropeczek, można je namalować, jeśli macie dziurkacza, to spokojnie możecie je namalować, a jeśli macie dziurkacz i lubicie dziurkować, to możecie podziurkować i zrobić mu na przykład takie kropki i na przykład żółte bym pewnie chciała. Czy ja mam żółty pasek?
Mam żółty pasek. No to możemy zrobić. No, nie docięłam. Patrzcie, i dwa cięcia w zasadzie i mamy, patrzcie, komplet kropek na motylka. Jeśli jesteście starszakami i chcecie sobie trochę utrudnić, to możecie na przykład wyciąć ręcznie kropeczki większe, mniejsze i nakleić większe na mniejsze, mniejsze na większe i wyjdzie, jeszcze piękniejsze wyjdą ozdobniki. Albo narysować flamastrami jakimiś kropeczki. No, ja mówię wersję taką najłatwiejszą chyba, chociaż naklejenie tych kropek wcale nie jest takie łatwe, zaraz zobaczycie, bo trzeba złapać taką kropkę, żeby nam nie uciekła. Ojej, jak ona ucieka, ucieka, ona chce uciec. Aj, ją posmarować i przykleić. Wystarczy, w sumie takie kropeczki już są ozdobne, a tak jak mówię, jak będziecie chcieli jeszcze bardziej ozdobnie, to możecie jeszcze bardziej tam pokolorować albo poozdabiać większymi kropkami. No i słuchajcie, brakuje mu tylko, mojemu ślicznemu motylkowi, tylko brakuje buźki i takich paseczków. No więc tak, biorę motylka do ręki, robię mu na środku uśmieszek, robię mu po bokach kółko, kółko i w większości zakolorowuję, zostawiając błysk światła minimalny. Uj, jak mi się oczywiście uda. No, temu się prawie nie udało, więc dobra. Okej, okay. Już mamy, oj, już, popatrzcie, jaki słoniak jest. Teraz znowu wkładam tej paluszki do środka, do brzuszka, bo mi będzie wygodniej troszkę sobie usztywnie, robiąc kilka dosłownie pasków flamastrem. No, popatrzcie, jaki słodziak. Śliczny motylek już gotowy. Jeśli chcecie, możecie zawinąć albo poprosić kogoś. Ja Wam nie będę na... No, można to na nożyczkach robić, ale nie chcę Wam pokazywać, żebyście się później nie pocięli. Więc można zawinąć... O! Można zawinąć na flamastrze na przykład, jak macie ochotę zawinąć czułki do przodu na flamastrze na przykład. Albo zostawić takie proste mi się też podobają, więc jak chcecie. No dobra, moi drodzy, czyli mamy motylka gotowego. No to ja teraz w przyspieszonym tempie pokażę jeszcze raz, jak zrobić takiego motylka. No i teraz, ponieważ już mamy dwa motylki gotowe, to możemy zrobić im tło. Oczywiście nie musicie tego tła zrobić, bo zaraz Wam pokażę, do czego jeszcze można, jak można jeszcze wykorzystać te motylki. Ale jeśli macie ochotę zrobić takie piękne im tło, że one latają po niebie sobie ślicznie, to potrzebujemy niebieskiej formatu A4, czyli też takie kartki z bloku. Niebieska i biała kartka. Biała chmurka, niebieskie niebo. Niebieską oczywiście odkładamy na bok, no bo niebo już mamy, po prostu to jest prostokąt. A z tego wycinamy jak największą chmurkę. Możecie sobie ją wcześniej narysować ołówkiem, a ja lubię jechać na żywioł. Może to być też zadanie dla mamy na przykład, żeby Wam wycięła jak największą chmurkę. Mamusiu, jaką największą chmurkę dasz radę wyciąć? Albo tatusiu, tatusiu, jaką największą chmurę dasz radę wyciąć z takiej białej kartki? Możecie też Wy po prostu wyciąć, ja to robię w ten sposób, ale możecie sobie właśnie, tak jak mówię, narysować. Tak macie ochotę. Ja tak po prostu skręcam co jakiś czas na różnych wysokościach. Ja już mam wprawę. Może jak Wam nie wyjdzie zbyt duża chmurka, bo czasami jak wycinacie, to się okazuje, że oj, i nagle się skręciło i jest strasznie mała, to możecie zrobić trzy chmurki, dwie chmurki. Ile dacie radę wyciąć z tego po prostu, z tej białej kartki, którą macie? O, dobra, okej. Okay. O, na przykład tu mi trochę zostało, mogłabym drugą wyciąć, ale już odkładam. Moją wielką chmurę przykleję sobie tutaj do nieba, czyli do niebieskiej kartki. Odwracam chmurkę i z obydwu stron jest taka sama, więc nie muszę jej odwracać tak naprawdę. Smaruję tylko troszkę, bo nie chcę, tylko taki obrys smaruję, bo nie chcę zużyć całego kleju na przyklejenie chmurki.
I obrys delikatny wystarczy i przyklejam, ogłaskam moją chmurkę i klepię. Głaskam i klepię. Klepanie jest bardzo ważne. No i słuchajcie, przyklejam motylki, żeby nie leciały w jednym kierunku, bo one nie, bo to są, wiecie, niezależne zwierzątka. Jedno leci tam, drugie tam, nigdy nie wiadomo, gdzie te motylki polecą. Układam sobie je jakoś ciekawie i po prostu smaruję tutaj miejsce na chmurce klejem, dociskam mojego motylka i na razie niech chwilę tutaj zostanie. Chociaż motylki są takie niesforne, że one potrafią odlecieć, wiecie. No, jeśli chcecie je przyblokować, żeby były na Waszej pracy, to tylko w ten sposób wystarczy. Popatrzcie, jaka piękna praca, mogę połączyć te prace razem i mam cały świat chmurkowo-motylkowy. Moje obie prace już gotowe, znaczy obie, no bo ja zrobiłam dwie w sumie, prawda? Ale Wy róbcie jak chcecie, ile prac chcecie, ile motylków chcecie, ale same motylki też są bardzo przydatne, znaczy bardzo przydatne, super ozdobne, a tak mega proste, że można je zrobić kilka, ponieważ, moi drodzy, można sobie zrobić super śliczną różdżkę motylkową, o, z latającym motylkiem. Czy coś mi siedzi na głowie? No, znaczy nie bzy, bo motylki nie lubią bzy. Motylki latają bezdźwięcznie, cichutko. No, w każdym bądź razie, taką różdżkę motylkową można zrobić. Można też taką różdżkę motylkową wykorzystać do ozdobienia brzydkiej doniczki z serem. Ja mam taką brzydką doniczkę, czarno-brązową chyba nawet. Z nasionkami, znaczy z tymi, z rozsadą selera i można, wystarczy, że wbijemy tu motylka i od razu się robi ładna doniczka z selerem i motylkiem, prawda? No, no, ma to sens. Więc możecie tak pozdabiać fajne doniczki, na zewnątrz nie bardzo, bo to jest jednak papier, więc to się wszystko rozlezie. Jak zrobić taki ozdobnik, taką różdżkę? Słomka, dodatkowy motylek, czekajcie, o, dodatkowy motylek, a? Odrobina, dosłownie odrobina taśmy klejącej, ale to jest taka mini odrobina, ciach. Słomką, słomkę odwracamy, motylka, znaczy słomkę, końcówkę słomki przykładamy do motylka i tą taśmą klejącą, czekajcie, zrobię i Wam pokażę. Przesunęło mi się. Zrobię i Wam pokażę. O, zrobiłam to bardzo drastycznie, Wy to zróbcie ładniej. Ale jest, no przyklejamy, no prawie nie widać z przodu, prawie. Przyklejamy i mamy, i lata nasz motylek kolejny. Już tamten jest wbity w selera, więc go zostawiam. A ten może sobie latać, mogę czarować, chodzić, czarować. Mamo, jesteś żabą! I zmieniać wszystkich w żaby na przykład, albo w motylki. Dobra, czyli mamy drugą opcję. Jeśli chcecie, to możecie sobie zrobić opaskę motylkową. O! Czyli pasek papieru, zwykłego papieru, czyli sklejamy ze sobą dookoła pasek papieru, takiej wielkości naszej głowy, smarujemy klejem naszego kolejnego zapasowego motylka i przyklejamy do naszej opaski. I w ten sposób idziemy do szkoły. Możemy chodzić normalnie, gdzie chcecie, wiecie, to już tak, jesteście wtedy super motylkowo eleganccy, prawda? Możecie sobie chodzić tak po ogródku albo na zakupy. Dzień dobry, dziś jestem królową motyli. Co jeszcze można zrobić? No, możecie poprzypinać do zasłonek, możecie wszędzie do firanek, zasłonek poprzyklejać taśmą klejącą do jakichś, do biurka gdzieś tam, no, no niech będzie kolorowa, wymyślajcie, one są takie leciutkie i takie słodziutkie, że można je wszędzie poprzyklejać, nawet w łazience. Mama wychodzi spod prysznica, a tam motylek na lustrze. Fajnie, ja już to widzę oczyma wyobraźni. Pozdrawiam Was serdecznie, motylkowo, czaruję Was motylkowo, zróbcie pięknie motylkowe prace i jak zrobicie, to przyślijcie do Domu Kultury. Zdjęcia prac, zawsze lubimy je oglądać. Pozdrawiam Was serdecznie, pa, 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 żegnam motylkowo.